Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, Igrzyska Olimpijskie w Tokio w pełni. Sportowcy zmagają się o medale. Mamy jako Polska pierwsze sukcesy. Natomiast ja chciałem dzisiaj poruszyć temat srebrnych monet, wybijanych, srebrnych monet okolicznościowych, wybijanych właśnie z motywem olimpijskim, bo ten motyw na monetach w numizmatyce pojawia się bardzo często. Zapraszam Państwa na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz można kliknąć przycisk subskrypcji, kliknąć dzwoneczek, tym samym nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Przechodząc do monet. Słuchajcie, srebrne monety obiegowe z motywem olimpijskim pojawiają się niezmiernie często. Na przestrzeni lat takich monet było naprawdę sporo. Ja kilka takich w swoim zbiorze również mam. Nie ukrywam, że nie kupowałem jakoś tych monet, nie budowałem tej kolekcji specjalnie. Natomiast kupując tanie srebro, no chcąc nie chcąc, prędzej czy później właśnie na takie monety z motywem olimpijskim traficie. I ja chciałem Wam dzisiaj pokazać kilka najbardziej popularnych, które, no jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli interesujecie się srebrem obiegowym, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że prędzej czy później na nie traficie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie od najstarszej monety tutaj z tego zbioru. I to, co tutaj mam, słuchajcie, to jest moneta meksykańska z olimpiady z 1968 roku w Meksyku. Mamy tutaj 25 peso. Parametry tej monety ja będę tak krótko tutaj przedstawiał. Słuchajcie, mamy tutaj 22,59 grama srebro próby 700. Ta próba srebra jest tutaj bezpośrednio na monecie nabita. Moneta ma nakład ponad 27 milionów, czyli naprawdę mamy tego, jest tego bardzo dużo na rynku. I jeszcze niedawno można tą monetę było kupić mniej więcej spod plus 10%. W tej chwili ta moneta już troszeczkę jest droższa. Mamy tutaj wizerunek azteckiego piłkarza, logo tutaj olimpijskie. No a z tej strony mamy orła na gałęzi walczącego czy pożerającego węża, czyli jest to herb Meksyku. Słuchajcie, i z całego tego zestawienia od razu mówię, że jeżeli chodzi o wizerunek, ta moneta podoba mi się zdecydowanie najbardziej. No piękna jest po prostu i w odróżnieniu od tych wszystkich pozostałych monet, które Wam dzisiaj pokażę, no nie wiem jak to określić, ale ona jest no, na pewien sposób egzotyczna właśnie tutaj przez te azteckie motywy właśnie na tej stronie monety. Dobra. Bez problemu do dostania moneta w Polsce. Słuchajcie, idziemy dalej, czyli to mieliśmy rok 1968, idziemy do roku do 1972 i z tego roku, słuchajcie, jest mnóstwo monet z motywem olimpijskim i są to 10 markówki niemieckie. Ja tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich monet. Tutaj mamy monety z emblematem. Ja długo myślałem, że jest jeden typ tej monety. Przygotowując się do tego filmu, okazało się, że są dwa typy. Różniące się napisem. Tutaj mamy in Deutschland i in München, tak? Natomiast jeżeli ktoś z Was jest mi w stanie powiedzieć, co autor tej monety miał na myśli i co dokładnie oznacza ten emblemat, to będę wdzięczny, bo przyznaję się szczerze, że nie wiem. Już pomijam fakt, że moneta mi się najzwyczajniej w świecie, jeżeli chodzi o wizerunek, nie podoba. Natomiast no nie wiem, co ten wizerunek po prostu oznacza. Słuchajcie, tych monet wybito naprawdę sporo. Tutaj, ale najpierw Wam je pokażę. Dobra, czyli tutaj mamy emblemat, następnie mamy stadion olimpijski w Monachium. Tak, 10 marek. Stadion olimpijski. Tutaj mamy atletykę. No te monety już wizerunkowo, powiem szczerze, nie najgorzej wyglądają. I tutaj mamy węzeł, tak? Tak znalazłem taką nazwę tej monety, natomiast znowu, co autor miał na myśli i co ta moneta, co ten wizerunek symbolizuje, nie wiem. Jak wiecie, dajcie mi znać w komentarzu. Jeszcze jest jedna z tej serii, ja jej nie mam. I słuchajcie, tych monet jest naprawdę sporo, tak jak powiedziałem. Tych monet typu stadion, tutaj czy ta atletyka, czy ten węzeł, to były nakłady podchodzące pod 5 milionów. Monety te były bite w czterech mennicach. To było Monachium, Stuttgart, Karlsruhe i Hamburg. I każda z tych monet biła niecałe 5 milionów, w zaokrągleniu, tak, powiedzmy gdzieś w granicach 4800. Daje nam to mniej więcej 19-20 milionów każdego typu tej monety.
Tych było troszeczkę mniej, ale sumarycznie też wychodziło mniej więcej niecałe 5 milionów za te dwa typy monet, czyli naprawdę porównując to z naszymi polskimi mapkami, tych monet jest mnóstwo na rynku i one są dostępne w cenie spot. Kupujecie, sprzedajecie te monety dokładnie tak samo jak jak nasze mapki. Parametry tej monety, słuchajcie, również są zbliżone do naszej polskiej mapki, bo mamy 15,5 grama. Jest to srebro próby 625, czyli słabo, i średnica tej monety to 32,5 mm. Słuchajcie, czyli mamy rok 1972. Idziemy dalej. Rok 1976. W 1976 mieliśmy olimpiadę w Montrealu i ja monetę związaną z tą olimpiadą mam tutaj. No mam dwie monety, znaczy mam więcej monet, natomiast taka najładniejsza to jest właśnie tutaj moneta kanadyjska. I to jest moneta, słuchajcie, z roku 1973. Tak, Kanadyjczycy już 3-4 lata, tak, w zasadzie no, 3 lata przed olimpiadą zaczęli bić monety okolicznościowe właśnie z okazji olimpiady. I tych monet jest naprawdę sporo różnych typów, rozmiarów, tak. No mnóstwo tego jest. Tutaj mam akurat żaglówki. Powiem wam, że monetka jest naprawdę bardzo fajna. Jest to 5 dolarów kanadyjskie. Mamy tutaj srebro próby 925. Moneta waży 24,3 grama. I nakład tej monety to około 165 tysięcy. Słuchajcie, zobaczcie, jak wygląda fajnie tutaj ten wizerunek Elżbiety II na tle takim naprawdę, można powiedzieć, na takim czystym tle. Tutaj jest bardzo mało elementów z tej strony monety, ale bardzo fajnie się to prezentuje. Tak, żaglówki, Montreal. No i jak jesteśmy przy Montrealu, przy roku 1976, no to nie można nie wspomnieć o sreberku z PRL-u, czyli naszych polskich monetach, tak zwanych olimpiadach, wybitych właśnie z okazji olimpiady w Montrealu. Mamy tutaj 200 zł z 1976 roku. Bardzo popularna moneta, również kupowana, sprzedawana w zasadzie w cenie spot, ewentualnie spot plus kilka procent, no 10 to myślę maksymalnie. Moneta ma 14,5 grama, srebro próby 625, czyli podobnie jak te marki niemieckie. No i nakład, słuchajcie, tej monety to ponad 2 miliony egzemplarzy. Jest jej zdecydowanie mniej niż naszych popularnych mapek, natomiast no cenowo no ona się trafia w tych samych zestawach i kosztuje dokładnie tyle samo co mapki. Czyli mamy nasze olimpijskie monety z Polski, bo warto tutaj zaznaczyć, że nie tylko kraje, w których właśnie olimpiada się odbywa, biją monety okolicznościowe, no tylko wszyscy wykorzystują to duże wydarzenie właśnie do wybicia monet okolicznościowych. I tak jak mieliśmy tutaj Montreal, tak słuchajcie, mam tutaj jeszcze dwie inne monety i to są monety z roku 2008 i to są monety 10-złotowe wybite z okazji olimpiady w Pekinie. Słuchajcie, ja kiedyś już o tych monetach wspominałem. Te monety są o tyle specjalne, że ja mam te monety od nowości. Znaczy ja je kupiłem dokładnie w 2008 roku. Słuchajcie, nie pamiętam dokładnie jakie były ceny, w których ja te monety kupiłem, ponieważ kupowałem je na Allegro od sprzedawców, więc musiało to być troszeczkę wyżej niż cena, którą ustawił Narodowy Bank Polski. A przypomnę, że monety te kosztowały odpowiednio 61 zł za monetę z otworem i 67 zł za monetę z kulą, więc ja prawdopodobnie, tak przypuszczam, mogłem zapłacić gdzieś w granicach 70-80 zł za te monety na Allegro. I słuchajcie, te monety to jest przykład na bańkę, którą mieliśmy wtedy właśnie na monetach okolicznościowych wybijanych przez Narodowy Bank Polski. To była w zasadzie już końcówka tej bańki. Nakłady tych monet, słuchajcie, tutaj mamy z otworem 150 tysięcy, a z kulą 140 tysięcy. To są bardzo duże nakłady jak na monety okolicznościowe i w zasadzie krótko później, bo rok 2009 czy 2010, nastąpiło załamanie tego rynku i jak wiecie, dzisiaj te dwie monety możecie bez problemu dostać w cenie spot plus, nie wiem, 10-15% i jest ich na rynku naprawdę bardzo dużo.
Natomiast przyjrzyjmy się im, bo powiem Wam szczerze, że te monetki od nowości są u mnie właśnie w kapselkach. Ta dziesiątka z otworem bardzo fajnie się prezentuje, słuchajcie. Tutaj mamy lustrzaną powierzchnię. Podoba mi się ta moneta, naprawdę. Pekin 2008. Bardzo ładna. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o te 10 złotówki, mamy tutaj srebro próby 925 i to jest 14,14 grama. I o ile ta moneta z otworem jest fajna, natomiast powiem Wam, że ta moneta z kulą, jak sobie popatrzymy na nią właśnie w ten sposób, czyli z góry mniej więcej, ładnie się to prezentuje. Natomiast jak zaczniemy się jej przyglądać bliżej, przede wszystkim to zobaczcie, jak to wygląda koślawo z tą kulą wystającą tutaj z tej monety. To powiem Wam szczerze, że no ta moneta kompletnie mnie nie przekonała. Jeden prosty powód. Nie ma gdzie tego przechowywać. O ile słuchajcie, tą monetę, czy wszystkie inne sobie gdzieś włożycie, czy to kapsle, chcecie przełożyć do kapsla quadrum, fajnie to wszystko pasuje. Można sobie, nie wiem, na palecie położyć, gdziekolwiek schować. No gdzie schować monetę, która ma, no nie wiem ile to jest, no ponad centymetr tak na oko, jeżeli chodzi o ten kapsel. No naprawdę, no z tej strony patrząc, jakby można powiedzieć w 2D, ładnie się to prezentuje. Natomiast no jest to kompletnie niepraktyczne, no i moim zdaniem no z monetą to nie za wiele ma wspólnego taki właśnie wynalazek z taką kulą wbudowaną na środku. No ale cóż, takie wyprodukowali. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, pokazałem Wam kilka monet, które mam u siebie w zbiorze, właśnie monet okolicznościowych, monet wybijanych przy okazji dużej imprezy sportowej, jaką jest Olimpiada, Igrzyska Olimpijskie. Natomiast trzeba tutaj sobie zaznaczyć, że w zasadzie każda z tych monet, jeżeli sobie prześledzicie historię danej Olimpiady jakby po czasie, to za każdą z tych Olimpiad stały pewne skandale, stały pewne starcia polityczne, stały, nie wiem, w przypadku 72 mieliśmy zamach, tak? Naprawdę poza wydarzeniami czysto sportowymi są to również bardzo duże wydarzenia polityczne, są to bardzo duże wydarzenia finansowe, tak? No, o czym się przekonuje bardzo boleśnie w tej chwili Japonia, która podjęła się organizacji Igrzysk Olimpijskich, a nie może, czy nie chce wpuścić turystów do siebie w tej chwili, tak? Czyli straty związane z organizacją są olbrzymie. Kraje, które organizują tego typu imprezy, no jednak liczą na to, że ta impreza prędzej czy później, głównie w postaci turystycznej, no się zwróci. Jest to świetna forma na promocję danego kraju. No natomiast no jeżeli nie możemy wpuścić ludzi na olimpiadę, no to zaczyna nam się robić problem. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Dajcie mi znać, czy Wy również macie w swoich zbiorach właśnie tego typu monety okolicznościowe związane z Olimpiadą. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!